To największa impreza organizowana na terenie gminy Kołobrzeg od czasu poluzowania obostrzeń. W najbliższy weekend w Budzistowie już po raz trzeci będzie można odbyć wielką wyprawę do czasów przedlokacyjnego Kołobrzegu. To tu przeniesiemy się do czasów pierwszych Piastów, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a w tym pomoże aż około 100 rekonstruktorów historycznych. Znacząca większość z nich przeszła weryfikację historyczną, czyli posprawdzaliśmy, czy nasze stroje, uzbrojenie i obozowiska wyglądają tak, jak powinny, zgodnie z wiedzą dzisiejszą archeologów i historyków. Bardzo dużo wojowników, pokazy walk, turnieje bojowe organizowane w dwóch formach. Obóz rzemieślniczy, na którym będziemy prezentowali te rzemiosła, które można było zobaczyć 1000 lat temu tutaj w Kołobrzegu na Podgrodziach. Festiwal będzie miał przede wszystkim wymiar edukacyjny. Stąd ta weryfikacja historyczna, stąd również opieka merytoryczna. W tym roku naszym patronem merytorycznym zostało Muzeum Początków Państwa Polskiego z Gniezna. Będziemy w niedzielę mogli uczestniczyć w takim otwartym wykładzie doktora Michała Bogackiego, który specjalizuje się w wojskowości średniowiecznej, a w szczególności wojskowości okresu Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Obozowisko będzie podzielone na dwie części. Po lewej stronie od wejścia zobaczą Państwo jarmark historyczny, na który przyjeżdżają ludzie, którzy zajmują się odtwarzaniem bądź też wykonywaniem stylizacji na wczesnośredniowieczne przedmioty, biżuterię, zabytki. Po prawej stronie będzie ta część weryfikowana, stuprocentowo edukacyjna. Tam będzie wszystko utrzymane w stuprocentowym klimacie wczesnego średniowiecza. Festiwal wczesnośredniowieczny to wydarzenie, które jest adresowane do całych rodzin, czyli osób w każdym wieku. W sobotę otwieramy tą część edukacyjną, historyczną o godzinie 10. Będzie dla Państwa dostępna do godziny 18. Przez cały czas będą trwały warsztaty. One będą powtarzalne. Ja przypomnę, że my cały czas znajdujemy się w takim charakterze wydarzeń w dobie pandemii, więc musimy trzymać się pewnych zasad i limitów. Impreza otrzymała pozytywną rekomendację sanepidu, także my możemy w pełni legalnie ją przeprowadzić. Limit osobowy w jednym momencie czasowym na terenie wydarzenia to będzie 250 osób. Podczas festiwalu będzie można spotkać wielu lokalnych wystawców. My celowo, dobierając wystawców, postawiliśmy tylko i wyłącznie na osoby od nas, czyli na Kołobrzeżan, na ludzi, którzy tworzą tutaj w najbliższej okolicy. Zresztą ze wsparciem przyszedł nam Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i akcja Polska Smakuje, więc to, można powiedzieć, najlepsze produkty regionalne, jakie powstają właśnie w Kołobrzegu i w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. To wszystko do Państwa dyspozycji, oczywiście całkowicie bezpłatnie. Impreza nie jest biletowana. Trzeci festiwal wczesnośredniowieczny odbędzie się 5 i 6 czerwca na terenie dawnego Podgrodzia, Łące przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie.